tragiczny finał poszukiwań. Znaleźli ciało nastolatka poszukiwania 16-latka. Z Odry wyłowiono ciało. Z Odry w okolicach Oławy wyłowiono w poniedziałek ciało chłopca. To prawdopodobnie zaginiony 16-latek, który został w sobotę porwany przez nurt rzeki podczas kąpieli. Poszukiwania nastolatka były prowadzone przez policję i straż pożarną od soboty. W poniedziałek godzina 13 policyjny płetwon Uryk wyłowił ciało nastolatka, 300 metrów od miejsca, w który został on porwany przez nurt rzeki, poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oławie podkomisarz Alicja Jędo. Dodała, że tożsamość chłopca zostanie potwierdzona po identyfikacji ciała. Chciał się wykąpać, do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę na odcinku Odry pomiędzy Oławą a miejscowością Siedlce. Grupa nastolatków przebywała nad rzeką. Jeden z nich chciał się wykąpać. Chłopiec został porwany przez nurt rzeki. Poszukiwania nastolatka były prowadzone przez policję i straż z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, łodzi ratunkowych, sonarów, drona i noktowizorów.